Dzisiejszy scenariusz ćwiczeń zakłada wypadek komunikacyjny, gdzie bierze udział pojazd wojskowy i pojazd cywilny. W dniu dzisiejszym kompania ewakuacyjna brała udział w zajęciach z przepraw. Zadaniami naszego pododdziału sekcji rozpoznawczej jest rozpoznanie przedmiotów niebezpiecznych. Na 100 lat przed zniesieniem pańszczyzny istniało małe państewko, które było miejscem wolności i szczęścia. Choć Republika Pawłowska przetrwała zaledwie kilkadziesiąt lat, założenia jej twórcy, księdza Pawła Ksawerego Brzostowskiego, są dziś wzorem dla polityków, którzy chcą rządzić sprawiedliwie, troszcząc się o dobro swych obywateli. Ruiny dawnej republiki wołają dziś o pamięć, a spuścizna księdza Brzostowskiego jest wspólnym dziedzictwem dwóch zaprzyjaźnionych ze sobą państw – Polski i Litwy. Dziś o 17.30 w ramach cyklu Nowa Ewangelizacja, reportaż Republika Pawłowska. Gala muzyki filmowej to najpiękniejsze utwory ze słynnych ekranizacji polskiej historii. Zapraszamy dziś o godzinie 18.15. Gdybyśmy mogli, zostalibyśmy z tobą, ale musimy pracować. Jasne. To naprawdę przykre, że się mnie pozbywacie akurat na Boże Narodzenie. Wiem, słonko, ale będzie dobrze. Nie mogłam się już nimi zajmować. I po prostu je oddałaś? To nie było takie proste. To teraz nieważne. Ważne. Dokładnie wiem, jak się czuły. Mnie też nikt nie chce. To nieprawda, kochamy cię. If I dare to put one foot in front of the other. Na film Cena Nadziei zapraszamy w poniedziałek wielkanocny o 21.40. Will you meet me straight ahead? Turn this fear to face and stay. W poniedziałek wielkanocny w ramach cyklu Natura Obiektywnie wybierzemy się wspólnie z księdzem Piotrem Bartnikiem na bieszczadzkie szlaki, gdzie poznamy piękno przyrody i historii. Podczas wędrówki zatrzymajmy się na chwilę i zobaczmy, dlaczego Bieszczady są magicznym miejscem. Tej ciszy, tych miejsc ustronnych jest bardzo, bardzo dużo. I są takie odcinki szlaków turystycznych, no na przykład Niebieski Graniczny, gdzie można cały dzień wędrować, nie spotkać człowieka. I to na pewno służy wyciszeniu, tężyźnie fizycznej, jakiemuś takiemu odnalezieniu się. Reportaż Bieszczadzkim Szlakiem w ramach cyklu Natura Obiektywnie w poniedziałek wielkanocny o 17.30.
płacimy za to, co uczyniliśmy Józefowi. Mówiłem, żeby tego nie robić. Powiedziałeś, żeby go wrzucić do studni. Próbowałem go chronić. Kiedy się oddaliłem, sprzedaliście go handlarzom niewolników. Tak samo jak my, chciałeś się go pozbyć. Popełniliśmy straszny grzech. Zapłaciliśmy zarządcy, ale gdy otworzyliśmy juki, żeby nakarmić zwierzęta, w środku leżały pieniądze. Bardzo dziwne. Najpierw wtrącono nas do więzienia, potem wypuszczono, ale Symeon musiał zostać. Następnie dostaliśmy dwa razy więcej zboża niż prosiliśmy, a do tego znaleźliśmy w jukach nasze pieniądze. Gdy odkryją, że zniknęły, pomyślą, że je ukradliśmy. A karą za kradzież jest śmierć. W poniedziałek wielkanocny kolejny odcinek z serii Opowieści ze Starego Testamentu. Odcinek pod tytułem Józef – Pojednanie z braćmi. Zapraszamy na godzinę 19:30. Obiecaj mi, że się do niej nie zbliżysz. Zbliżę się i to bardzo. Zostanę z nią, póki nie wyzdrowieje. Nic mi się nie stanie, zaufaj, nie idź. Przemyśl to, Bóg będzie mnie chronił. Ciężko mi to mówić, ale trudno będzie ją odnaleźć. Pozostaje się modlić, aby nic jej się nie stało. Miriam, pora, abyś zaufała. Serial Mojżesz 10 przykazań w poniedziałek wielkanocny wyjątkowo o godzinie 23:05. Dopiero teraz te drzwi się otworzyły tych tajemnic, przede wszystkim drzwi IPN-u, do którego moja ciocia, siostra Leona, pukała od 1996 roku, na co są dokumenty. W sprawie śmierci mojego brata, Leona Wesołowskiego, pseudonim Wichura, nie otrzymałam odpowiedzi. Tutaj leżał kilka dni i pokazywano, jaki to jest, prawda, bandyta. Bandyta tutaj leży, no, ubrany był w łachmany i nie wolno było tutaj, prawda, przy nim nic robić, żadnej świeczki palić. Namówiono ówczesnego proboszcza, aby chociaż wstawił krzyż. Udało się ten krzyż wstawić. Udało się na początku też również powiesić chociażby symboliczną tablicę z pseudonimem Leona Wesołowskiego Wichura. Zapraszamy na dokument przybliżający osobę Leona Wesołowskiego, pseudonim Wichura, dowódcę Zielonego Trójkąta, organizacji podziemia wywodzącej się z Armii Krajowej, działającej na terenie powiatu wrzesińskiego w 1945 roku. Filmowe życiorysy Wichura, Zielony Trójkąt, we wtorek o 14:30. Zapraszamy na kolejny odcinek programu Prosto o Gospodarce, a porozmawiamy w nim o alternatywnych źródłach energii w Polsce. Program Prosto o Gospodarce we wtorek o godzinie 17:10. Międzynarodowy motocyklowy rajd katyński już po raz 20 wyruszył na szlak pamięci o polskich bohaterach. W związku z obostrzeniami motocykliści nie odwiedzili tradycyjnych dla rajdu miejsc związanych z męczeństwem Polaków. Tym razem rajdowcy nie odwiedzili Kresów Wschodnich, Bykowni, Charkowa czy Miednoje. Były za to obozy koncentracyjne, obozy pracy czy miejsca związane ze zbrodniami komunistycznymi. W drugim odcinku cyklu reportaży z 20. rajdu katyńskiego motocykliści odwiedzają niemiecki obóz koncentracyjny w Treblince i dojeżdżają do Sokółki. 20. rajd katyński we wtorek o 17:30. Z sercem przepełnionym wdzięcznością śpieszymy do wszystkich ofiardawców wspierających dzieło telewizji Trwam. W Warszawie to m.in. Janina Franciszek Grzebichowscy, Krystyna Zygmunt Grzelak, Tadeusz Barbara Głaga oraz Aleksandra Zofia Halma, Halina Ankiewicz-Bożek, Andrzej Bożena Hankiewicz, Alina Harasimiuk, Franciszek Harasimiuk, Stanisława Harasimiuk, Marian Genovefa Harasimiuk, Maria Adelaida Heckerman, Ewa Iwańska-Brzeska. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiamy, życząc wszelkich Bożych łask płynących od Zmartwychwstałego. Na, 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 na. Na, 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 na.
Na, 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 na. Uwielbiam Cię, Panie, bo Ty jesteś pośród nas. Jesteś pośród nas. Dziękuję Ci za dar mojego życia. Mojego życia. Kochałeś mnie do końca jako grzesznika. Życie swoje oddałeś, abym żył. Uwielbiam Cię, bo Ty ukochałeś mnie. Właśnie takim, jaki jestem. Właśnie takim, jaki jestem. Uwielbiam Cię, bo Ty ukochałeś mnie. Właśnie takim, jaki jestem, właśnie takim, jaki jestem. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Dziękuję Ci za Twoją dobroć i za dar odkupienia, który stał się moim. Moim udziałem. Ukochałeś mnie do końca jako grzesznika. I życie swoje oddałeś, abym żył. Uwielbiam Cię, bo Ty ukochałeś mnie. Właśnie takim, jaki jestem. Właśnie takim, jaki jestem. Uwielbiam Cię, bo Ty ukochałeś mnie. Właśnie takim, jaki jestem. Właśnie takim, jaki jestem. Uwielbiam Cię, bo Ty ukochałeś mnie. Właśnie takim, jaki jestem. Właśnie takim, jaki jestem. Uwielbiam Cię, bo Ty ukochałeś mnie. Właśnie takim, jaki jestem. Właśnie takim, jaki jestem. Uwielbiam Cię, bo Ty ukochałeś mnie. Właśnie takim, jaki jestem. Właśnie takim, jaki jestem. Uwielbiam Cię, bo Ty ukochałeś mnie. Właśnie takim, jaki jestem. Właśnie takim, jaki jestem. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Jamila, Farad, Lubna, Hamza, Jamal. Nieliczni, trudno rozpoznawalni. Kilka tysięcy rocznie na świecie, kilkaset we Francji. Radykalna decyzja podjęta przez tę niewielką grupę ludzi wstrząsnęła życiem ich samych i ich rodzin, narażając ich na odrzucenie, a często na niebezpieczeństwo śmierci. To muzułmanie, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo. Nowo nawróceni. Łatwo potwierdzić 200-300 nawróceń na katolicyzm dzięki parafialnym rejestrom chrztów. Trudniej podać liczbę osób nawróconych na wyznania protestanckie, które takich danych nie udostępniają. To sprawy poufne, nieznane szerszej społeczności. Nawróceni mówią rzadko, wielu ukrywa fakt zmiany religii. Nie chcą dawać świadectwa, szczególnie na północy Francji. Dotyczy to także katolików, którzy wolą nie wypowiadać się na ten temat z obawy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Kim są? Co wpłynęło na ich decyzje, co musieli poświęcić, jakie otrzymali wsparcie i ochronę na etapie przygotowań do nawrócenia?
Przyjrzyjmy się historii trojga byłych muzułmanów. Każde z nich doszło do przejścia na religię chrześcijańską swoją własną drogą. Jamel, który wstąpił do kościoła ewangelickiego w latach 80., daje wyraz swym przekonaniom w muzyce. Hamza, uchodźca z Algierii,